Bohater tej historii został znaleziony przez ratowników, gdy był małym szczeniakiem. A teraz sam stał się ratownikiem. 2 lata temu ciężarny owczarek niemiecki został znaleziony, spacerującą w lesie. Dyrektor funduszu charytatywnego dla zwierząt zabrał znalezionego psa. Następnego dnia urodziła szczeniaka, który stał się bohaterem tej historii. Mały szczeniak nie wiedział o tym, ale pewnego dnia wrócił do lasu, aby uratować zagubionego psa, który potrzebował jego pomocy. Pies był trudny do znalezienia, ale szczeniak zdołał podnieść jego ślad. Tino dorastał i zaczął towarzyszyć klasom szkoleniowym innych psów, które były uczone jak szukać i ratować. Wkrótce Branson zauważył, że rozwinął umiejętność. Przyszedł do klasy i oceniliśmy go, Branson powiedział. Dobrze sobie poradził i zaczął trenować. Zawsze znajdował zagubionego psa na każdej sesji treningowej. Branson adoptował Tino, a po 16 miesiącach szkolenia stał się pełnym członkiem służby ratowniczej dla zwierząt. Więc kiedy Branson otrzymał telefon z wiadomością, że 11-letni głuchy Great Pyrenees o imieniu Papi znał idealnego psa do tej pracy. W czwartek rano właściciel wybrał się na przejażdżkę konną po lesie. Jazda konna w lesie, a wierny Papi ochoczo podążał, ochoczo za nią. Gdy kobieta zauważyła go z tyłu, odwróciła się i skierowała się do domu, ale w drodze powrotnej piesek odłączył się i zgubił w drodze powrotnej. Wolontariusze bezskutecznie przeszukiwali las. Samotnie, w ciemności, Papi nie mógł nawet usłyszeć ratowników wołających jego imię. W sobotę rano po zaginięciu psa, Tino i Branson spotkali się z właścicielem w lesie, aby podążać za swoimi śladami. Zajęło to 90 minut, aby właścicielka znalazła miejsce, gdzie ostatnio widziała Papi, ponieważ wszystko wygląda inaczej o zmierzchu, powiedział Branson. Jak tylko wyobraziłem sobie zapach kuli futra Puppy'ego, z łóżka do nosa Tino zaczął za nim biegać. Po 45 minutach wspinania się na kłody i krzaki, Tino doprowadził Bransona i właściciela Papi do bagna i nie przestawał szczekania. Kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy Puppy'ego, trudno było uwierzyć. Ponieważ 2/3 niego było zanurzone w błocie, powiedział Branson. Tino szczekał na tego dziwnego potwora z błota, dopóki zdał sobie sprawę, że to pies. Branson położył gałęzie na błocie, aby mógł zbliżyć się do psa i stało się jasne, że 70-kilogramowy pies byłby trudny do wyciągnięcia z lepkiego błota. Umieściłem smycz Tino pod Papi i próbowałem go wyciągnąć, wyjaśnił Branson. Utknął tak mocno, że nie pociągnąłem mocniej, z obawy przed zranieniem jego łap. Mąż właścicielki przyniósł więcej lin i pasów i we trójkę wyciągnęli psa. Po wydostaniu go z błota, Papi został zabrany do domu. Chociaż jego nos był bardzo brudny, właściciele Puppy'ego byli przeszczęśliwi. Cieszyli się z jego powrotu i podziękowali Tino za jego dobry nos. Jeśli podobał Wam się filmik, prosimy o subskrypcję kanału.